Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, kolejnego projektu uchwały, tutaj też został dołączony wniosek o odstąpienie z wymogu określonego w paragrafie 19.4, a projekt uchwały dotyczy zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpiecznie Kraków. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Rozumiem, że nie. Tak? Chciałbym też, to będą razem te patrole wspólne? Ale na razie to w sprawie wniosku. To jest wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19.4, a zaraz przejdziemy do projektu uchwały, ale krótko mówiąc tak. W sprawie wniosku o odstąpienie nic Państwa w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, tym samym wniosek został przyjęty i przechodzimy do projektu uchwały. W związku z tym, że jest już termin na podjęcie uchwały w sprawie zadania powierzonego Bezpieczny Kraków, zarząd przygotował stosowny projekt uchwały. Zresztą w konsultacji, można powiedzieć, na wniosek zespołu do spraw bezpiecznego Krakowa, w skład którego wchodzą także przedstawiciele, jak Państwo doskonale wiecie, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, szkół, przedstawiciel Straży Pożarnej. No i propozycja jest następująca, to żeby tą kwotę podzielić na pół, zgodnie z wnioskami Policji, Straży Miejskiej, to 5950 dodatkowe patrole Policji, 5950 dodatkowe patrole Straży Miejskiej. No tak jak rozumiem, to Pan Przewodniczący może mnie poprawić, ale to mają być wspólne patrole. Tak, jeśli może Pan Przewodniczący, to oczywiście zespół koordynacyjny programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa spotkał się 12 września o 18.30. i po wspólnym omówieniu sprawy definitywnie pozytywnie opiniuje i popiera projekt uchwały Zarządu Dzielnicy 11 o przeznaczeniu środków finansowych 11 900 zł w ramach zadania powierzonego pod nazwą Bezpieczny Kraków w 2014 roku na wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Dzielnicy 11. Myśmy jeszcze, tak jak Państwo pamiętacie, w ramach zadań priorytetowych pewną kwotę przeznaczyli na przyszły rok na patrole dodatkowe tylko i wyłącznie Policji. Także to oczywiście będzie. Natomiast tutaj to mają być wspólne. Tak, tak, że otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych proszę bardzo. Pan Przewodniczący Sakiewski, proszę. Mam pytanie, no bo to co roku? Ja widzę tutaj, to jest no prawie 12 tysięcy. Słucham? To jest 11 900, no tak. Prawie 12 tysięcy. I co roku jest taka suma na wyjdzie? I chciałem zapytać, czy są jakieś efekty z tego wydawania pieniędzy w zeszłym roku na przykład? I czy na przykład, jeśli nie ma żadnego sprawozdania albo żadnych konkretnych efektów, czy nie można byłoby jednak wydać te pieniądze jakoś bardziej widocznie, nie? Żeby coś z tych pieniędzy było, a nie, że panowie się przejdą, wezmą pieniądze na to, jak było tak. Tyle. Szanowni Państwo, no, ja tutaj troszkę widzę się tej wypowiedzi pana radnego Sarneckiego. Bo tak, kiedyś był w komisji, w zespole właśnie Bezpieczny Kraków. Nie wiem, ale teraz nie ma. Natomiast tam wszystko jest to omawiane. Nie mówiąc o tym, że Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy 11 otrzymała wszystkie sprawozdania za pierwsze półrocze, a jeżeli chodzi o Straż Miejską, to za pierwszy kwartał. Tego, za pierwszy kwartał tego roku pozytywnie przyjęła i zaopiniowała te protokoły, które wpłynęły, szczegółowo analizując między innymi właśnie te patrole. Z tych patroli rozliczała się Policja i Straż Miejska. Panie radny, trzeba przyjść na posiedzenie komisji i tam wszystko jest omawiane. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciał zabrać głos?
Rozumiem, że nikt, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 9013 w sprawie zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa na miastach Krakowa, Poznania Bezpiecznych Kraków w 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, że uchwała została podjęta.